Witamy w kolejnym kompendium wiedzy, tym razem o orkach. Ze mną jest Edwin. Siema. Oraz Artur. Dzień dobry, to jestem ja. Witam bardzo. Nie mylcie orków z zielonoskórymi, oczywiście. Zaczynamy standardowo od omówienia budynków, jednostek i buffów. Nasz główny budynek, warownia orków, gdzie tierujemy. Tutaj mamy dwa buffy. Pierwszy, który pozwala nam w warsztacie wojennym produkować ogrów, i drugi buff od olbrzymów, pozwala rekrutować olbrzymów. W tym budynku produkujemy budowniczych, koboldów, którzy mają 9 poziom budowania, oraz produkujemy koboldów snajperów, którzy są już dostępni od T1. To jest taka nowa zmiana w SG patchu. Następny budynek to warsztat wojenny. Tutaj mamy buffa szkolenie, który zwiększa o 10 PD dla wszystkich nowych jednostek. Następny buff to jest, który zwiększa odporność na ostrzał, powoduje, że zwykłe orki są odporne na ostrzał. Następny buff, który podwaja obrażenia przeciwko jednostkom strzeleckim, też orkom. I buff, który daje plus 10 do obrażeń dla ogrów. No i w tym budynku mamy orki do budowania, ogry oraz olbrzymów. Jeszcze produkujemy tytana, gornaka, w tym budynku, który jest odporny na sieczne i kłute. Tytan wzbudza grozę, ignoruje zbroję oraz za zabicie daje nam 100 kamienia. No i jak to tytan, wiadomo, jest odporny tam na efekty psychologiczne, choroby i tak dalej, czary przemiany. Następny budynek, wieża goblinów. Tutaj mamy buffy do zasięgu widzenia, plus 2, plus 3, plus 4 i 3 jednostki, zwykłe gobliny, które rzucają chorobę. Mamy też miotacz goblinów, czyli taka jakby katapulta orków, zadaje obrażenia obszarowe, wyrzuca gobliny i jest szansa około 20% na to, że ten wyrzucony goblin się pojawi w naszej armii. I trzecia jednostka to jest wódz goblinów. On też rzuca chorobę i ma czar, który powoduje przyzwanie goblinów. Następny budynek to jama zwierząt. Tutaj mamy wilczych jeźdźców, którzy są kawalerią, oraz buffy, które zwiększają szybkość wilczych, plus 2, plus 4, plus 6, oraz buff, który powoduje, że wilcze roznoszą choroby, rzucają chorobę. Następny budynek, chałupa. To jest budynek, w którym nic nie produkujemy. Służy on do zwiększania limitu, plus 3 do limitu daje. Następny budynek to gniazdo, gromada. Na pierwszym poziomie produkujemy nietoperze, które rzucają chorobę. Na drugim poziomie harpie, które mają czar wyssanie many. Harpie też roznoszą choroby. I na trzecim poziomie mamy smoki, bagienny smok i ognisty smok. No, oba smoki mają obrażenia od ognia, więc to jest taki minus orków, że właściwie mają jakby tylko jeden rodzaj tego smoka. Następny budynek, więzienie. Tutaj mamy buffa Horda Niewolników, który po zrobieniu pozwala nam rekrutować 10 niewolników, z niewolonych, którymi możemy wypełniać kopalnie. Kosztuje on 250 zł, czyli wychodzi 25 zł za jednego niewolnika. I w tym budynku produkujemy trolle, jednostka dystansowa. Trolle mogą używać owiec, wtedy ich obrażenia się podwajają oraz stają się obrażeniami
obszarowymi, a bez owiec nie bije troll obszarowo. No i ostatni budynek to chata szamana. Tutaj mamy buffa do szamanów, który zwiększa im o 10 obrażenia. Oraz ten buff też pozwala budować totemy, ale w multi nie budujemy totemów, jest to zablokowane. I produkujemy w tym budynku goblińskiego szamana, też jednostka dystansowa, 6 zasięgu i ma 3 czary. Pierwszy, który rzuca błyskawicę, która zadaje obrażenia. Drugi czar Berserker, który zwiększa szybkość i kombat naszym jednostkom i daje odporność na ogień. I trzeci czar, który zmienia dzień w noc, znaczy sprowadza dzień lub noc, w zależności czy jest dzień czy noc. Coś jeszcze? Chcecie dodać? Coś pominąłem? Chyba wszystko tip top. Dobra, no to przejdziemy może do bohaterów, jakich robimy na orku. To ja może zacznę. Ja robię bohatera najczęściej imperialnego druciarza. Daję 10 w inteligencję, resztę w charyzmę i daję 10 w złoto, 10 w metal i 10 w kamień. No i dzięki temu mam handel na orku z bohatera. Mogę stworzyć przedmioty, więc powalczyć na początku o środek. I to jest taki bohater, którego robię w przypadku, kiedy nie chcę mieć bardzo dużo szamanów, no bo nie mam kryształu na tym bohaterze. I wtedy wypełniam kopalnię Stiera, nie mogę przyzywać zombie i wypełniam w pierwszej kolejności dwa razy kamień, bo na orku najbardziej brakuje kamienia. Drugim rodzajem bohatera, który robię, to jest nieumarły kupiec i wtedy daję 3 w nekromancję, mogę wypełniać kopalnię i daję dużo w kryształ, mniej w złoto i to jest build pod robienie szamanów. Myślę, że tak około 5 albo 7 w złoto, a resztę w kryształ. I wtedy też wypełniam kopalnię, dwa razy kamień, a potem metal. Potem metal i drugi metal złoto. Można też robić bohatera zaraza kupiec. Jeżeli ktoś chce dać więcej w złoto, właśnie wtedy 15 w złoto, 5 w kryształ. No i to jest taki build może na mrocznego elfa, na demony. Dzięki temu też mamy szybciej pierwsze budynki, pierwsze jednostki, bo mamy kwazyty do budowania. Można też zrobić bohatera zaraza druciarz. Wtedy mamy i wypełnianie kopalni z kwazytów, i alchemię. I to jest wtedy bohater taki pod matchup na Srati, na Rój. Bo dajemy sobie 10 w metal i 16 w kamień na takim bohaterze. No i wtedy robimy głównie właśnie ogry, które są odporne na ogień, dlatego to się sprawdza na Srati i na Rój. No i w przypadku tego bohatera zaraza druciarz pod ogry wypełniam dwa razy złoto, a w przypadku bohatera zaraza kupiec, gdzie tam daje 15 w golda, 5 w krychę, to wypełniam dwa razy kamień. No i tyle chyba, jeżeli chodzi o mnie, o bohaterów i wypełnianie kopalni. Edwin, jakich ty robisz bohaterów? No ja generalnie robię bohatera na orku 18 intela, 22 charyzmy, 8 kupca, 5 w złoto, 17 w kryształ. Czasami robię bohatera z Elf Slayerem, ponieważ orki mają dostęp do tej umiejętności, ale to generalnie rzadko się zdarza i nie uważam, że to jest jakieś super
częsty place, który warto robić. Jaka klasa ma tego Orc Slayera? No klasa taka jak zawsze, kupiec druciarz, więc tutaj no generalnie klasa nie ulega zmianie. Więc jest to taki bohater, no tymczasowy, powiedzmy, którego na jakieś 2 na 2 czy coś takiego czasami po prostu się przydaje. Natomiast tak generalnie, no to uważam, że no ja gram na kopalnię przy tym bohaterze, o którym powiedziałeś? Przy standardowym bohaterze, który głównie tutaj bym omówił, to kopalnię wypełniam oczywiście 2 lub 3 razy kamień i do tego raz metal, ponieważ złota potrzebuję tylko na rozbudowę w Irli, na buffa do orków nie używam jakichś tam wynalazków, tylu jakichś gobasków czy czegoś takiego, czy snajperów Irli. Więc tutaj no nie uważam, że to jest jakiś idealny bohater, w sensie, że nie polecałbym go każdemu, ale ja zawsze tak grałem, po prostu maksymalna ilość kryształu, szamani i... Bo prawda jest taka, że szamani są mocni na... w sensie nie mamy czapu, na który oni są słabi. Może powiem w ten sposób raczej. Dobra, Artur, jakiego ty robisz bohatera? Ja robię nieumarłego kupca zawsze i zależy, czy chcę pójść bardziej w rozwój, czy w kryształ, dodaję więcej złoto lub kryształ. Ile inteligencji dajesz? 18. Dobra, a jak wypełniasz kopalnię? 2 razy kamień, raz złoto. Dobra. Czym budujemy limit u orka? Chałupy, zgadzacie się ze mną? Tak, głównie dlatego, że są małe i można ich dużo wcisnąć, to pierwsze, a drugie, że są też dość tanie, więc to jest takie raczej dość optymalne. Poza tym tak jakichś innych budynków to za bardzo mi nie przychodzi do głowy, czy jest sens robić dużo. No ja zawsze robię tych jam do wilczych sporo, no ale to nie dobudowuję już ich później, jak już nie są potrzebne. Więc generalnie tak limit tymi chałupami, no i tak myślę, że no raczej więcej niż 200 na orku to się nie zdarza, żeby mieć. Mm-hmm. A z ilu tierów wypełniacie jeszcze kopalnię, bo o tym nie powiedzieliśmy. Jak gracie, załóżmy, nieumarłym kupcem, czyli wypełniacie też z bohatera, to w 3v3 ile robicie? Ja z dwóch, natomiast jeżeli dwóch na przykład gram... tego, który tierujesz, czy łącznie z tym? Nie, jednego łącznie z tym, który tieruję, chyba że muszę robić w Irli snajperów na przykład na jakieś demony, to wtedy to buduję kolejnego tiera i snajperów wtedy będę robić w jednym tierze i dwoma będę wypełniać. Czyli właściwie wypełniasz z jednego najczęściej, a no jeden z dwóch, tierujesz. Bo w tym... No ten drugi tieruję, ale też po te cztery to jakoś, no czasami się raszuje tą tę piątkę, natomiast no rzeczywiście, tak efektywnie to z jednego. A w 2v2 chyba z dwóch, tak? Bo przy naturalnie jeszcze się buduje. No tak, 2v2 no z trzech, czyli domyślnie z dwóch. Artur, tak samo ty? Tak, dokładnie. Dobra. Jeszcze omówimy wieżę u orka. Czym możemy wypełniać, czy możemy zmienić typ obrażeń? Możemy zmienić. Wieże podstawowo biją strzałkami. Możemy wypełnić zwykłym orkiem, wtedy plus 3 do walki, plus 1 do szybkości. Ta wieża dostaje. Tak samo w przypadku goblinów. W przypadku wodzów goblinów ten efekt się podwaja, bo jest to zaawansowana piechota, a nie podstawowa. I wtedy plus 6 do walki, plus 2 do szybkości. No czyli przy obronie lepiej wypełniać po prostu tymi wodzami, wtedy wieże są mocniejsze. A jeżeli chodzi o jednostki dystansowe, to możemy wypełnić szamanami i koboldami snajperami. No i w przypadku koboldów plus 20 do obrażeń, plus 1 do zasięgu. W przypadku szamanów tak samo, ale wtedy się zmieniają obrażenia na od zimna. Więc możemy zmienić obrażenia, jak mamy już szamanów. Ważne jest, że nie można naprawiać budynków u orka, więc jest dosyć podatny na rasza. Co jeszcze? Takie wrodzone cechy orków to jest to, że są odporne na choroby.
To jest plus, a minus jest taki, że wolno leczą się ze wszystkich efektów psychologicznych i standardowo powinny się leczyć za 30 sekund powinno to trwać, a trwa 45 sekund, czyli o 50% jest wydłużone to leczenie. Jeżeli chodzi o pogodę, orki dostają plus 2 do kombata w nocy, więc dla nich ta noc jest lepsza. I za zniszczenie budynków, grając orkiem, otrzymujemy 100 kamienia, który jest nam bardzo potrzebny, więc no, trzeba atakować i niszczyć budynki przeciwnika. No to możemy przejść teraz, może jeszcze o typach jednostek. Edwin, powiedz, czy coś ciekawego jest w tagach, typach jednostek? No poza takimi oczywistymi rzeczami jak to, że wilczy to kawaleria, to nic mi za bardzo nie przychodzi do głowy. No tutaj, można powiedzieć, że orkowie mają dużo dużych jednostek. I generalnie, jeżeli na przykład gramy barbarzyńcom i jakimś cudem nie groźni nam szamani z piorunami, no to graby sobie bardzo dobrze radzą z taką orkową armią. Z tego, co wyczytałem, to olbrzymy i ogry są dużymi jednostkami, zwykłe orki nie. Olbrzymy, ogry, trolle, w zasadzie tyle. Wilczy, jeźdźcy jeszcze do tego. No więc to już jest w zasadzie kornasz tej armii. Czy jeździec też jest dużą jednostką, nie średnią? Oczywiście, że jest dużą. Dobra. To możemy teraz powiedzieć o playstylu, o rozwoju też orkiem. To może ja powiem, że tak. Na początku buduję jeden warsztat wojenny, bo kosztuje on dużo kamienia, więc nie możemy sobie pozwolić na więcej na początku. I pierwszy buff, który klikam, to jest szkolenie, czyli premia plus 10 pedeków dla wszystkich nowych jednostek. Następnie buduję wieżę goblinów, jeżeli chcę robić zwykłe gobliny i katapulty. Jeżeli nie planuję ich w danej grze, to raczej nie robię tej wieży. No, robię też, kiedy chcę robić właśnie do obrony katapulty. Więc jeżeli nie chcę, to po jednym warsztacie wojennym robię następnie jamy zwierząt. I robię tak przynajmniej z 3-4 te jamy. I dzięki temu spalam metal, którego na początku zalega bardzo, który zalega na orku. No i wilczymi walczę o środek, można ich zrobić bardzo dużo, więc ta walka o środek orkiem jest fajna, ale minus jest taki, że dosyć późno mamy te pierwsze jednostki, trochę podobnie jak na Minosie. Jeżeli gram na jakąś rasę, która ma dużo łuczników i będzie dużo robić tych łuków, to robię też buffy właśnie do zwykłych orków, które podwajają im obrażenia i zwiększają tam odporność na strzałki. Po tym buffie, który daje odporność na strzałki, sprawdziliśmy, że od łuczników, od koboldów, wtedy ork otrzymuje tylko 2 obrażenia, a od wież 3. No jeżeli nie planuję robić tych zwykłych orków, to raczej tych buffów nie robię, no bo to jest strata surowców. Na pewno robię tego buffa plus 10 do obrażeń dla ogrów, bo ogry robimy prawie w każdym matchupie na orku. Są to dosyć tanie jednostki, jak na swoje obrażenia, jak na swoje możliwości, 200 HP i 44 obrażeń, więc to są jednostki, które się bardzo opłaca robić. No i potem dochodzę do T4, mogę już robić chaty szamanów, klikam na pewno tego buffa plus 10 do obrażeń, no i zaczynam robić szamanów.
No i to jest taki jakby najczęstszy rozwój orkiem. Buduję też te dwa budynki główne, z jednego wypełniam kopalnię, tak jak mówiliśmy wcześniej. To jest taki jedna taktyka, jakby jeden typ rozwoju. Drugi typ rozwoju to jest raszowanie szamanów. Wtedy robię też jeden warsztat wojenny, ale staram się nie za dużo robić tych jam zwierząt, żeby nie stracić kamienia, żebym mógł jak najszybciej kliknąć te trzy, kiedy już tylko będę mógł, i te cztery. Ale z reguły jest tak, że tego T4 nie da się zawsze od razu kliknąć, jak się tylko pojawia sojusznik, musi dosłać kamień. No chyba, żebyśmy jakimś nietypowym bohaterem zagrali pod kamień, to wtedy może to jest możliwe, ale w przypadku nieumarłego kupca nie. No i to chyba takie dwa najczęstsze playstyle pod tych szamanów, pod te ogry. Coś jeszcze byście dodali? No ja mogę swój playstyle opisać, jeżeli jest na to czas. No to może możesz powiedzieć, ale... jeżeli się znacznie różni od tego mojego. Znaczy generalnie, no wygląda to po prostu tak, że wypełniając od razu metal, jestem w stanie robić wilczych z jakichś 6 jam przez jakiś czas, potem to już niestety metalu zaczyna brakować. No i wilczy służą do... Ale spowalnia to trochę ten rasz szamanów, prawda? Bo kamienia ci brakuje. Spowalnia go o jakąś niecałą, nie wiem, może minutę, więc rzeczywiście tak jest. Natomiast no czasami też na tych wilczych, jak oni są jakoś wybitnie źli na jakiś matchup, to nie robię ich aż tak dużo. No więc tutaj generalnie tak bym... No i później tak, czasami zdarza mi się też zraszować od razu tę piątkę, jeżeli olbrzymy są na coś wyjątkowo dobre, co też nie zdarza się często, ale to jest, myślę, że spoko opcja. No i później zależy, czy tam trzeba iść w ogry, czy trzeba iść w jakieś tutaj... No bo czasami ogry nie są lepsze na przykład od wilczych, więc można iść po prostu w trolle i w wilczych zamiast w ogry, bo te garnizony jednak też dużo kosztują, to potem trzeba dobudować. Więc tutaj bym powiedział, że no ja generalnie gram ostro pod wilczych w early, a później to już zależy. Więc tutaj jest taka jednak, no może nie różnica, ale też nie wszyscy tak grają. Artur, coś jeszcze chcesz dodać? Twój playstyle? Nie, myślę, że zostało wszystko powiedziane. Dobra, jeszcze mi się przypomniała taka taktyka pod obronę rasza, którą kiedyś stosowałem. Właśnie z bohaterem imperialny druciarz, 10 złoto, 10 metal, 10 kamień. No i ta taktyka polega na równomiernym spalaniu wszystkich surowców już od pierwszej chwili, jak gra startuje, żeby zrobić bardzo dużo jednostek, żeby się wybronić na przykład przed raszem zarazy, więc w tej taktyce też stawiam wieże goblinów i na początku robię zwykłych goblinów za złoto, potem jak już mogę robić wodzów goblinów, no to zaczynam ich robić. Oczywiście wilczych robię za metal, zwykłych orków też za metal. No i dzięki temu bohaterowi no jeszcze można robić koboldów snajperów za złoto, więc właściwie poza kamieniem udaje się spalać wszystkie surowce do zera, robiąc te jednostki, a kamień i tak zużywamy na budowę budynków. Więc no i jeszcze w tej taktyce robię też gobshootera, żeby strzelał za wieży. No i zabudowuję bardzo szczelnie wieżę, tak żeby nie było właściwie przejścia, i dzięki temu te dwa gobshootery właśnie ustawione za wieżami no, pozwalają wybronić tego rasza. No i duża liczba tych słabych jednostek, więc taka też może być taktyka. Można też pójść w taką taktykę pod rasza koboldów i gobasków. Wszystko w złoto na bohaterze. Też próbowaliśmy taką taktykę na boty. Do obrony też będzie dobra. No bo zrobimy dużo koboldów, snajperów, jeżeli przeciwnik zrobi jakieś szkielety, no to mamy te zwykłe gobastki, żeby zabijały te szkielety, ale też do rasza, jako wspomaganie rasza, też myślę, że się sprawdzi ta taktyka, wszystko w złoto i koboldy i gobastki. Możemy potem robić nawet wodzów, goblinów i też dzięki temu ten metal
spalimy. Dobra, no to chyba tyle, jeżeli chodzi o taktyki. Możemy sobie podsumować orki i powiedzieć, jakie są plusy i minusy. Z plusów na pewno to, że mają harpie, czyli dobrze sobie radzą z rasami, które używają magii, mogą wysysać manę. Mają odporność na ogień w postaci ogrów, więc to jest też duży plus. Biją obuchem, dużo jednostek, więc na rasy podatne na obuch będą słabe, na orka. Oraz same też są odporne na obuch, duża liczba jednostek, więc katapulty nie będą aż tak dziesiątkowały armii orka. No plus też za te, za kamień, który dostajemy za niszczenie budynków. Tytan też nam daje 100 kamienia za zabicie. Co jeszcze z plusów? A jeszcze może informacja, że to zła rasa, więc jest podatna na święte słowa, to będzie minus. Inne minusy, brak możliwości naprawiania budynków, potrzeba dużo kamienia na rozwój. Warsztaty wojenne są właśnie, kosztują dużo surowców, dużo kamienia, zajmują dużo miejsca, więc to też jest minus. Ten jeden jakby rodzaj smoka, który ma obrażenia tylko ogniowe, to też można uznać za minus. Co jeszcze? No i że te efekty psychologiczne długo działają na orków, wolno się z nich leczą. Coś jeszcze chcecie dodać z plusów, minusów, żeby tak podsumować orki? No to może w końcu się będę mógł wypowiedzieć na czymś. Orkowie mają dwie wady. To, że na nie działają te efekty psychologiczne oraz to, że po prostu statystycznie nie mają żadnych buffów do obrażeń do pancerza i to jest rasa, która ma bardzo mały pancerz i odporności. Przez co no, można na orki grać, ale tak poza tym to orki nie mają żadnych wad. Jest to jedna z de facto lepszych ras, najlepsza podstawce, bo cały efekt orka polega na tym, czy dasz radę trafić pioruny. Jeżeli dasz radę trafić pioruny, to wygrasz orkiem wszystko. Jeżeli nie, możesz mieć problem, ale i tak jest dobrze. Z mojej strony tyle, dziękuję bardzo. Edwin? No ja bym powiedział, że to jest taka no, bardzo ofensywna rasa. Ma jeszcze jeden taki bardzo znaczący minus, czyli to, że ma po prostu słabą ekonomię, bo nie ma tak w zasadzie, no ma tą generację kamienia, ale jeżeli na przykład nie możemy atakować, jesteśmy zepchnięci przez jakąś zarazę czy coś takiego, no to ta ekonomia no, to nie jest jakaś imponująca sama ta możliwość generacji kamienia. Więc tutaj no generalnie na przykład pod tym względem, że chodzi no to orkowie są podobni do Minosa, no tylko że Minos sobie po prostu lepiej radzi, bo ma jeszcze bazylę, ma gnole, tak, i też ma ten dodatkowy metal, więc tutaj no, jest to jedna z gorszych surowcowo ras. I jest tutaj, no jeżeli nie możemy, nie, ma też berka i tak dalej, więc taka no bardzo dobra do ataku, więc jeżeli nie jesteśmy w stanie atakować z jakiegoś powodu, no to już ta rasa jest taka, no to obrony jest słaba, bo nie może naprawiać budynków, znaczy słaba, no może inaczej, może nie słaba, bo tam jak się wypełni wieże szamanami, to jest w miarę spoko, tylko chodzi o to, że na przykład no jak się bronimy, to po prostu to, że na przykład nie możemy naprawić wież, no to nas w końcu zaboli przy którymś tym ataku już, więc tutaj no powiedziałbym, że taka rasa, no jedna z lepszych rzeczywiście obecnie, ale nie przeceniałbym jej, to znaczy, że ona musi, no musi po prostu, trzeba nią atakować, trzeba być w natarciu, bo taka, do takiej statycznej gry, też do dłuższych gier, no to jest w zasadzie jedną z gorszych, gdzie na przykład no jak gra już trwa powyżej godziny, no to ork to jedna po prostu z gorszych ras. Witam panowie i Artur. Witamy cię, Drejku. Nagrywamy odcinek o orkach. Możemy przejść teraz do omówienia matchupów. Zaczniemy od matchupu na rycerzy. Edwin, co możesz powiedzieć o tym matchupie? No on już był omawiany przy okazji rycerzy, no tutaj po prostu pioruny robią wszystko i jeżeli rycerz nie ma jakiegoś dostępu do harpii od sojusznika, to jest w zasadzie
ciemnym miejscu. Ewentualnie może spróbować zrobić tak zwany rush rycerzy, ale tak jak też już mówiłem, to się samo się nie sprawdzi, tylko trzeba jakiegoś dobrego supportu do tego, bo ci rycerze po prostu nie radzą sobie z budynkami. Mhm. Artur, jako specjalista od rycerzy, co byś jeszcze powiedział? Czy jesteś w stanie rycerzem grać na orka? Bez problemu. Jestem w stanie podjąć ten mecz bez kompleksów. Tutaj trzeba po prostu mitrować te pioruny, trzeba po prostu przeskalować orka, wydobyć więcej surowców, no i rycerzem da się to wygrać. No, czarna kawaleria robi robotę w tym matchupie, no ale bądź co bądź, tak czy siak ork ma przewagę, no i zazwyczaj jeżeli damy nowicjusza, no to ork wygra zawsze. No a jeżeli damy kogoś, kto potrafi pograć rycerzem, no to ork ma problemy. Dobra, no to następny matchup na krasnoludy, Edwin. No ja myślę, że to jest bardzo przyjemny matchup dla orka, ponieważ no dezaktywujemy kuszę oczywiście zwykłymi orkami, których wolimy nie robić, no ale czasami trzeba. Mamy pioruny, których w sumie no, niby krasna odporny na żywioły, no, ale mimo wszystko, na przykład berserkerzy już podatni, tak. Mamy wilczych, którzy sobie w zasadzie poradzą z wszystkim, co krasna w T2 ma. No więc tutaj powiedziałbym, że no Krasnal i nawet, że ork, no bo Krasnal może się tylko bronić i myślę, że ork ma nawet bardzo dobre szanse, żeby go po prostu zniszczyć. Artur? Ork wygrywa. Ork wygrywa bez najmniejszych problemów, więc tutaj po prostu Krasnal musiałby zabijać jakimś cudem tych szamanów, żeby to mieć jakieś szanse w ogóle. Dobra, tyle. No to... Tak? Coś jeszcze chciałeś dodać? Nie, tyle. Dobra, kolejny matchup na nieumarłych. No to może ja powiem. Według mnie to jest jeden ze słabszych matchupów dla orka. Na początku nieumarły dominuje bardzo mocno, no i zajmie ten środek. I teraz nieumarły ma cienie na szamanów, ma też harpie, więc może wysysać szamanów. Ale z drugiej strony ork ma dużo obrażeń obuchowych, więc też kontruje część jednostek undeada, więc ma też katapulty, ale myślę, że... we wczesnym etapie gry i początek mida undead będzie miał przewagę. Jeżeli sobie wypracuje bardzo dużą przewagę, no to jest w stanie potem nawet przeprowadzić jakiś rush liszy i z pomocą sojuszników zniszczyć orka, który nie może naprawiać budynków. Natomiast jeżeli to się nie uda, to potem w późnym midzie, w lejcie ork ma już coraz łatwiej na tego undeada, ale i tak bym powiedział, że to jest jeden z takich trudniejszych matchupów dla orka. Zgadzacie się ze mną? Ja myślę, że mogę się co najwyżej nie zgodzić całkowicie, to znaczy ten matchup może być trudny jedynie z tego powodu, że ork może zostać zrushowany slayerami. Natomiast sami slayerzy czy wystarczą? Zależy, jak się zagra orkiem. Natomiast no, ta chamska taktyka pod metal i zagranie po prostu pójście w slayerów early, no to jest taka jakaś mocniejsza wersja tego rushu rycerzy. Bo slayerzy jednak na podwójnych, no teraz bez Dark Mithrilu już, no ale nadal i plus 10 to sobie będą w miarę dobrze radzić z tymi budynkami. Natomiast jeżeli orkiem się nie zostanie zrushowanym, no to ja myślę, że undead nie ma podjazdu. Artur? Później. Ja myślę, że undead musi zagrać to błyskawicznie, narzucić ciągłą presję, ale jak wyjdą olbrzymy, to undead już nie ma czego szukać. Nie ma czym po prostu zabić olbrzymów. A ogry? Nie lepsze będą ogry? No, ogry spoko, tylko to nie one biją obszarowo. Nie, no to nie? Czekałem jak popowiesz i właśnie o to chodziło.
Dobra, to jak powiedziałeś już o obrażeniach obszarowych właśnie, to mi się przypomniało, że nie powiedzieliśmy, że olbrzymy biją obszarowo i rzucają jeszcze strach, a ogry właśnie nie biją obszarowo, chociaż kiedyś niektórym się wydawało, że biją. No dobra, to następny matchup na barbarzyńców. Artur. Na barbarzyńcy forkiem gra się fajnie, bo barbarzyńca nie ma harpi. Ale jak barbarzyńca ma harpię, no to orkiem jest problem. Tyle. Edwin? Ja myślę, że ork na barbów to nie jest... Znaczy, grałem to wiele razy ze strony orka i to jest dobry matchup dla orka, ale tutaj, no powiem tak, bez szamanów, jeżeli na przykład barba jakimś cudem ma sojusznika z harpiami, jak wiadomo, którego nikt nigdy nie ma, tak, ale cóż, no takiego, który zawsze wyssie tych szamanów, no to wówczas barba sobie bardzo dobrze radzi, ponieważ graby w zasadzie niszczą wszystko u orka później. Barbarzyńcy zwykli też nie są najgorsi. Jazda z wilczymi, ta jazda willi sobie też radzi, więc tutaj to jest solidny matchup dla barby, tak bym powiedział. To znaczy gorszy, ale taki, że... Dobra, solidny to może źle powiedziane, ale że kontra... Nie, powiedziałbym, że ork ma przewagę, ale nie uznałbym tego tak w większości sytuacji za kontrę. No i też trzeba dodać, że jeżeli barbą gra Jora, no to ten matchup jest na korzyść barby. Zwłaszcza w 2 na 2. To oczywiście, to jest oczywistość. No, ja się z wami zgodzę. Myślę, że póki nie ma szamanów, no to barbarzyńca równą walkę nawiązuje, no ale potem ork jak mu spiorunuje stag barbów czy jakichś psów jeźdźców kilkoma szamanami, no to nagle się zrobi ogromna przewaga dla orka. No więc zależy, czy są harpie w teamie, czy nie ma. No to kolejny matchup na wysokie elfy. Edwin? Ja myślę, że matchup na wysokie elfy orkiem, no raczej ork ma przewagę. Problem jest ze świętym słowem, ale bo tutaj wysoki w polu nie jest w stanie walczyć z orkową armią, natomiast no oczywiście jeżeli pojawi się święte słowo, to ork też no musiałby robić jakieś go shootery czy coś, ale za bardzo przez takiego zabunkrowanego wysokiego to za bardzo nie ma jak się przebić. No więc to chyba będzie taki jeden z gorszych też matchupów dla orka, jeżeli no w ogóle taki... nie najgorszy. Powiedziałbym, że jest taki, nie jest gorszy, bo ork sobie wygra środek i tak dalej, no oczywiście go potem wysoki przeskaluje z urkami, ale generalnie tutaj powiedziałbym, że jest to matchup taki, no nie taki super wygrany, o może w ten sposób. Znaczy będziemy mieć presję, zdominujemy, ale jednak do jakiegoś stopnia. No to znaczenie ma to, że mamy harpię i możemy na przykład muny wysysać, tak, od wysokiego. Też, ale a on ten nie ma harpii, tam... więc... No. Po prostu chodzi o to, że wysoki może się bronić i zestakować na przykład takie celestiale i no niby coś tam mamy na to, ale po prostu chodzi o to, że nie mamy za bardzo jak go zniszczyć, ale mamy jednak dużą presję i możemy chodzić w tym momencie na przykład na innych liniach coś robić, więc tutaj no to jednak daje przewagę to, że wysoki nie może z nami walczyć w polu. To jest jednak spory czynnik. No i też łuki neutralizujemy od elfów, tak? Zwykłymi orkami. No na przykład. Łuki mistyków, muny. No już co tam zostało w zasadzie? No, za bardzo nic. Chyba te smoki. Chyba te celestiale, no właśnie. Tym bardziej, że te efekty psychologiczne łatwo wchodzą na orki, więc... Smoki, znaczy taki to... celestial może nam rzucić na troli, czy tam na koboldów efekty psychologiczne, terror znaczy... i trochę sprawić problemów. No celestiala możemy tam niby szamanami pokarać, ale generalnie to wygląda tak, że te celestiale z tymi podwójnymi obrażeniami to sobie po prostu, no tak na taką armię polową orka to sobie też świetnie radzą. Niby snajperzy, ale tam... No inaczej, no wysoki może się tylko bronić i to do późnego lejta. No i czy to jest... Czy to znaczy, że ork ma przewagę? No w pewnym sensie tak, ale z drugiej strony, no
mówię, nie wydaje mi się, żeby był w stanie zniszczyć wysokiego ze świętym słowem. No bez pomocy sojuszników, no raczej jak się dobrze zabuduje wysoki tym świętym słowem, no to ciężko. To raczej się nie przebije ten ork. Dobra, to teraz Artur, możesz powiedzieć o matchupie na leśne elfy. Czy to jest podobny matchup, czy gorszy, czy lepszy dla orka? To jest, jeżeli leśny elf zostanie sam, to ork ma 100% win ratio. Nie ma po prostu jak się obronić przed orkiem na leśnym elfie. No, nie masz do tego czym. Nie chyba, masz że leśnym czasu. Gracinek, a orkiem skowron. No, była taka gra. Możecie ją obejrzeć na YouTubie chyba, tak mi się wydaje. Nie możecie. Nie, nie ma na kanale nie, mojej. Nie ma jej, niestety. No niestety nie ma. No jeżeli zagracie perfekcyjnie, no to na leśnego. Ja myślę, że leśny nie ma tak źle, w sensie tak, dlaczego o tym mówię, bo wbrew pozorom ta kawaleria leśnych sobie bardzo dobrze radzi z orkiem w early. Ma potrójne obrażenia na orków, tak? Kawaleria leśnych. Podwójne chyba. No to możesz mówić, a ja sprawdzę w tym czasie. Natomiast chodzi o to, że ta kawaleria w early sobie dobrze radzi, więc leśnym w pewnym sensie mamy to early. Później jest trochę problem, bo nie ma za bardzo w co pójść. Wiadomo, szamani, harpie, tak, druidów nie możemy pójść, w łuki nie możemy pójść, borkowie. Ale jeżeli potencjalnie dalibyśmy radę się jednak wybronić, bo na przykład druidzi we wieży i tak dalej, później pójść w jakieś driady, nie dać się spiorunować jakimś cudem sobie tej kawalerii, no to myślę, że mamy dobrą perspektywę tym leśnym, żeby się odbić i pójść właśnie w jakieś smoki. Oczywiście inna sprawa to jest pójść w smoki, a inna sprawa to jest to, że ork w tym czasie, nie wiem, zdominuje całą mapę i tak dalej. Ale no, chodzi o to, że są takie matchupy, gdzie leśnym się raczej nie wybronimy na dobrze zagrany matchup. A tutaj mamy tą kawalerię, a na przykład jeszcze w sytuacji, gdzie to jest walka właśnie liniowa, czyli leśny nie zostanie sam, no to w ogóle już ta kawaleria jest w stanie dezaktywować sporo orkowych tutaj jednostek. No to nie tak nie przeceniałbym też jej roli, no bo one generalnie są słabi melesi, natomiast no możemy jednak w nich pójść na leśnym i to też nie spowalnia nam za bardzo rozwoju, bo oni nie są za kryształ, więc tutaj bym powiedział, że jest to tak, nie jest to aż tak tragiczny matchup, też no trzeba dodać, że jednak robienie zwykłych orków, no można ich robić, ale na przykład jak zrobimy duszki, no to już oni tam już wtedy tylko tankują, no ale nie są, nie robią żadnej roboty, poza tym, że tankują, no więc nie robią obrażeń, o może w ten sposób. No więc tutaj myślę, że to nie jest tak tragiczne jak to, nie taki ork straszny jak go malują, że tak. No dobra, potrójne obrażenia są tej kawalerii, tak sprawdziłem. O. No to jest jednak koło tam 100 obrażeń, to jest jednak coś. No myślę, że póki nie ma szamanów, no i nam nie spiorunuje tej kawalerii, no to jest taka nasza obowiązkowa jednostka na tego orka. Tak, to jest taka jednostka, która nam, mówię, no nadal ork nas wypchnie z tego środka, tak czy siak, no ale prędzej czy później, ale mimo wszystko, że to, że leśnym będziemy w stanie się tam bić z jakąś rasą Firlin, to jest jednak, no należy to docenić, bo na większość ras nie mamy takiej możliwości. Mhm. Dobra, no to kolejny matchup na mroczne elfy, to może ja powiem. Według mnie ork bardzo jest dobry na mroczne elfy. Główną jednostką, którą bym robił, to są ogry, które są odporne na ogień, więc będą bardzo dobre na czaro, na pilary ognia. Do tego mamy harpie, więc możemy wysysać czaro. Mroczny też ma harpie, no więc trzeba lepiej posterować, wiadomo. Nie dać sobie wysysać swoich harpi. Na początku na mrocznego wygrywamy wilczymi jeźdźcami, więc raczej zajmiemy środek. No i potem dobre sterowanie harpiami plus ogry plus szamani, żeby rzucać berka na te ogry, no i same nasze pioruny, to jesteśmy w stanie tego mrocznego zdominować. Ale myślę, że
jest to troszkę może matchup trudniejszy niż na te leśne elfy. No przez to, że ten mroczny ma harpie i musimy po prostu dobrze mikrować naszymi harpiami i dobrze mikrować szamanami, żeby nas nie pozbawił właśnie many. Ale no tutaj przewaga orka taka może 60 do 40. Artur, zgadzasz się? No moim zdaniem ork po prostu do ten mecz, bo nie ma czym zabić. Nie ma co zabić szamana. No ale no mroczny może się utrzymać, może coś tam poczarować. Ma szansę w każdym razie. Ja myślę, że mroczny elf jest raczej na gorszej pozycji, ponieważ mroczny elf tak w zasadzie nie ma nic na snajperów i można robić szkielety, no ale problem jest taki, że przy może obecnej z budynku sytuacji robić szkielety też, tak? No tam nie, no to szkoda golda, no bez przesady, nie rozmawiamy tu o takich zagrywkach, no ale myślę, że chodzi raczej o to, że przy obecnej sytuacji z ognikami raczej wolelibyśmy nie tracić limitu na szkielety lub nawet jakbyśmy nie woleli, to po prostu się czasami zdarzy, że jesteśmy na tym limicie, bo mamy to zawalone ognikami. Więc myślę, że tutaj no, można robić te szkielety, ale no, powiedzmy inaczej, no ale to są głównie z bohatera, no więc odejmijmy tą możliwość robienia tych szkieletów i się okazuje, że nie mamy nic na snajperów. Niby mamy smokolisza, no ale kiedy to jest i poza tym to jest w sumie na nic innego się nie przyda. Więc tutaj myślę, że ci snajperzy bardzo mocno niszczą mrocznego elfa, do tego właśnie szamani sobie dobrze radzą z czaro. No ale jednak, jak wiadomo, mroczny elf ma lepsze harpie, więc z czego tutaj jest wynika to, że są lepsze? Że mają więcej many, więcej resistów, w zasadzie tyle. No więc też powiedziałbym, że z drugiej strony, no, zabójcy sobie bardzo dobrze radzą na armię orka. Jacyś no, blackguardzi w zasadzie, nie wiem za bardzo na co, może na jakichś wyssanych szamanów. No więc tutaj powiem tak, no to jest taki matchup, no, ork raczej dominuje early, mida z szamanami, no zepchnie tego mrocznego elfa, ale jak później by już jakimś cudem się mroczny elf doszedł do tego 250 i tam wmiksował jakąś ilość szkieletów, to jednak jest w stanie coś zrobić. Więc oczywiście przewaga dla orka, natomiast no w bardzo późnym lejcie no są już większe problemy, mogą być. Znaczy taka solidna przewaga dla orka, natomiast nie taka, też nie określiłbym jej jako taka, że od razu wygrany matchup. No dobra, kolejny matchup na baśniowe istoty. Artur, co sądzisz? Na baśniowe istoty to jeżeli ork zdąży w porę zaatakować i baśniaki będą miały jeszcze przynajmniej 8 buffa do expu, to ork się przejedzie po baśniaku po prostu. Bo nie ma harpi. No, z harpiami tak czy siak jest słabo, bo jednostki po prostu od orka na berku miotą baśniak. Tyle. No ta odporność na ogień, tak, ogrów kontruje bardzo baśniowe smoczki, więc to jest problem. No i też te efekty psychologiczne wchodzą na te jednostki baśniaka, więc wydaje mi się, że na ten matchup warto robić olbrzymów dużo. Nie wchodzą za bardzo, tylko się wtrącę na baśniaka, jedno efekty psychologiczne. Dopóki nie mają expów wysokich. Ale to Fear, to prędzej na orka wchodzi Fear z Banshee. No a z olbrzyma ten strach, no nie sądzisz, słaby, że dosyć dobrze wchodzi jeszcze te obrażenia obszarowe? Ja myślę, że to nie, ale to jest inna, obrażenia obszarowe to inny temat. Natomiast tych efektów to nie, to te efekty to nie jest jakiś duży efekt, natomiast no tutaj raczej baśniak ma przewagę efektów. Ej, Fear. Mhm. Tylko o to mi chodzi tutaj, ale no mów dalej. No tak jak Artur powiedział, no duża to jest przewaga dla orka. No głównie przez tą odporność na ogień, no bo ja tak widzę grę baśniakiem obecnie, że nasza główna armia to są właśnie baśniowe smoczki, przez to, że są mobilne, już na dużych ekspach potem fajnie biją.
No, a tu jednak na orka, no, one nam dużo nie zrobią, jeszcze mogą zostać spiorunowane, cały taki stag, więc no, ciężko jest tym baśniakiem. No i te wieże też słabe baśniaka powodują, no, że tymi zberkowanymi ogrami, no, jesteśmy w stanie tam szybko je poniszczyć, no i nie są takim dużym problemem dla nas. No, ale taki początek early, baśniak tam przez chwilę będzie miał ten środek, no bo ze spriganami, będzie miał po prostu szybciej spriganów niż my wilczych. No, ale już potem tak taki wczesny mit i już potem zaczynamy bardzo dominować tym orkiem. I ciężko sobie wyobrazić, żeby ork przegrał na tego baśniaka. Coś jeszcze dodasz? No ja bym dodał, że no zgadzam się, tutaj właśnie ogry sobie, znaczy przepraszam, olbrzymy, no ogry w zasadzie też sobie bardzo dobrze radzą, baśniak nie ma nic na pioruny, no więc ma tam niby jakieś jastrzębie, ale w sumie to raczej, no na snajperów też baśniak miałby dęboludy, no ale te dęboludy poza tym, że na snajperów to nie są za bardzo na nic dobre. Więc tutaj bym powiedział, że ork ma bardzo dobrze na baśniaka. Jeszcze baśniak ma też budynki, ma dużo małych budynków, więc jeżeli chce się dobrze zabudować, to dla orka to idealnie. Te budynki jakieś tam tęcze, takie rzeczy nie mają na przykład za dużo HP, więc też coś tam się nam uda poniszczyć. No tutaj ork po prostu no musi cały czas atakować, natomiast no tam tak czy siak zostanie przeskalowany w lejcie przez baśniaka, no ale jak dobrze zagra, to nie dojdzie do lejta. No okej. Okay. Kolejny matchup na mroczne krasnoludy. Artur. Proszę? Na mroczne krasnoludy matchup. Ork ma szansę, chyba że da krasnoludowi zestakować balisty, to jest przypał. No ale przez 3/4 meczu ma przynajmniej duże szanse, a potem ma szans. Ale ogólnie no przewaga ork. No ale ork może zrobić też zwykłych orków na te balisty, tak? Więc to według ciebie jest duży problem dla orka, te balisty? Tak, dla mnie to jest duży problem, bo musisz wybudować obozy, musisz zacząć zrobić z nich piechotę. To jest parę błędów, które no, potrzebujesz przeskoczyć. A mroczny krasnolud ma za zadanie bronić balist, choćby za cenę... Tak, powtórz, mroczny krasnal. No bronisz baszczyn, żeby ci te właśnie orki tam nie zniszczyły szyków. I jest cacy, no ale no jest to ciężkie. Ale ogólnie było parę meczów, gdzie mroczny krasnal tutaj nie zdominował orka. No, także no, dla mnie to jest przewaga orka. No ja myślę, że tak 50-50. Uważam, że no, to jest dosyć taki... Nie, no ciężki matchup bardziej dla orka. Niby ma tych szamanów i może tam spiorunować te maszyny, golemy i tak dalej. Ale no, mroczny krasnal jest rasą, która ma odpowiedź na wszystko, więc może zrobić cienie na tych szamanów. Może te maszyny zestakować, może nie jakoś balisty, ale może też zrobić świdry, jakieś tam katapulty. Więc nie powiedziałbym, że raczej przewaga orka. Myślę, że tak 50-50, no. I też na początku te golemy żelazne z odpornością na sieczne, kamienne też dobre na koboldu, więc póki tam ork sobie nie zbierze większej grupki szamanów, jakoś bardzo dobrze nie wejdzie, żeby wszystko spiorunować, no to raczej bym widział, że mroczny krasnal będzie miał tam lekką przewagę. Edwin? Ja myślę, że no, znam takie opinie, że to niby była największa kontra w WBC, czy tam jest. No nie zgodzę się, to myślę, że to jest kontra. Która rasa kontrowała? No ork na mroczne krasnale. Ja myślę, że ork sobie bardzo... Był taki super na mroczne krasnale, tak? Tak, tak. Ja myślę, że ork sobie bardzo dobrze radzi na mroczne krasnale, ale żeby to nazwać największą kontrą, to na pewno nie. Żeby to nazwać kontrą ogólnie, no tu by się trzeba zapytać o definicję kontry, ale myślę, że to jest
porządny bardzo matchup dla orka, ponieważ wilczymi wygramy środek, maszyny nigdy nie wyjadą, zawsze możemy w nie wjechać. Do tego mamy szamanów, czyli robimy wszystkie golemy. Nie wiem, no... Mamy trochę problem z rushem taranów, zwłaszcza jeżeli to jest support do czegoś, te tarany. To jest dla nas trochę problem, natomiast no tak ogólnie to nie wiem, no mroczny krasnal, co by mógł robić, jakieś piekielniki, coś tego typu, ale to armia orka na berku sobie bardzo dobrze z tym radzi. Prawdopodobnie ze zniszczeniem mrocznego krasnala, który się kisi w bazie, dobrze, nie byłoby to trywialne, no ale tak w polu to mroczny krasnal nie ma podjazdu. Mhm. Dobra, no to kolejny matchup na demony, możesz powiedzieć, Edwin. Orki na demony? Tak. No zwykło się mawiać, że to jest dobry matchup dla orka, no i w sumie to chyba muszę się z tym zgodzić, bo... bo demony... No mamy też harpie, mamy szamanów, którzy biją zimnem, mamy snajperów, no tylko że problemem jest to, że w early demon... W early nie mamy nic na jednostki latające, więc demon sobie... Znaczy, zagarnie. Możemy robić teraz koboldów, którzy są od T1 już. No możemy, ale to jest za golda. Ja bym na przykład wolał nie wydawać tego golda. Więc tutaj no myślę, że nawet jeżeli możemy, to musimy ich robić z tiera, no więc na przykład kosztem wypełniania kopalni albo dostawienia nowego tiera, więc po prostu tutaj demon może w early zbudować sobie dużą przewagę na mapie. Później to już nie ma takiej tragedii, no chociaż na przykład jeżeli demon trzyma jednostki nad wodą, no to orkiem w sumie na przykład, no 3x3, no nie mamy, no nie mamy jak ich zniszczyć, nie? One sobie tam mogą stać, na przykład stwarzać groźbę wjazdu w naszą bazę, a my na przykład nie możemy w sumie nic z tym zrobić, nie? Więc tutaj no... ale te demony są podatne potem na naszych szamanów, tak? No są podatne, ale jednak, nie wiem, no ta mobilność taka tutaj, myślę, że to jest duży czynnik, więc no taka armia oczywiście puszczona przysłowiowo na aimowie, na pałę z jednej i z drugiej strony, no to raczej armia orków wygra. Natomiast jednak ta ork sobie średnio radzi z tą taką mobilnością demonów, bo nie ma czym tego, nie ma czym się z tym bić po prostu, nie ma czym kontestować tej przestrzeni powietrznej na mapie. Artur, zgadzasz się? No ork dominuje demona, no bo nie ma tak z tym po prostu demonem walczyć na orka, no podatne masz wszystko na niby są ci kosiarze, ale tam dochodzą inne jednostki orka, demon to praktycznie zawsze przegrywa, więc tutaj ma dały nawet takie 80-20 na orka. No a demon też ma harpie, tak? Więc no teoretycznie może nas pozbawać many u szamanów. No jak zagarnie na początku ten środek cały, to uważasz, że aż 80% dla orka? No tak, bo demon może mieć sobie te harpie, ale to... Ork będzie miał na początku ten środek, to ork będzie dominował, chyba że pójdziemy w jakieś sukuby, no to wtedy ork będzie miał takie, że będzie musiał pójść na chwilę w koboldy. Ale bądź co bądź, ork to wszystko wystrzela bez najmniejszego problemu, wystarczy, że lekko zestakuje szamanów i koboldy jest... No i nie ma czym tego zabić po prostu na demo. Mhm. Dobra, kolejny matchup na Imperium. Edwin. Orki na Imperium, no to też w zasadzie wiele razy grany matchup, no i tutaj nie jest tak źle, to znaczy wydawałoby się, że Imperium ma jakieś szanse w early, bo może nam wyłączyć wilczych pikinierami, no ale jednak tymi wilczymi to my sobie jesteśmy w stanie pojechać w łuczników, a nie w pikinierów, więc poza tym szamani niszczą magów w zasadzie wszystkich, znaczy niszczą. Inaczej, szamanów mamy szybko, a zanim mamy konkretną ilość magów, to już jest o wiele później, więc nie tyle niszczą ich dosłownie, co po prostu jeżeli chodzi o pójście w nich, to jest to o wiele szybsze i wyprzedza znacznie pójście w magów. Więc tutaj powiedziałbym, że no ork no bardzo dobrze sobie radzi, w późnym lejcie pewnie już nie tak dobrze, ale w zasadzie też... te olbrzymy bijące obszarowo, do tego harpie, no więc Imperium no w early niby ma jakąś tam przewagę, ale wydaje mi się, że generalnie to orki sobie radzą no
no bardzo dobrze pod granicę właśnie, że kontrują. Artur? No, ja tutaj się nie zgodzę. Zestakowany Imperium miecie orka. Przez co? Przez te dochody, tak? Handel? Przez dochody, przez ilość jednostek, przez to, że mają czarnych magów. Ogólnie tutaj jest gra o to, czy Imperium zdąży przed pierwszym atakiem mieć czarnych magów. Jeżeli zdąży, no to Imperium jest na spokojnie się w stanie bronić i walczyć jak równy z równym z orkiem. Więc tutaj, jak na moje, no Imperium ma spore szanse coś fajnego pograć. Coś fajnego, zająć jakiś środek, coś pogermanić, jak wychodzą szamani, mieć po prostu tych swoich paru magów, potrejdować z orkiem. Czarni magowie dadzą radę wystać harpie najpierw orka, jeszcze potem szamanów? Oczywiście, no tak, bo mają 90 many, ale oni mają 90 many, a wystanie many zabiera 50, więc nawet jeżeli harpia wystrzeli raz czarnego maga, to czarny mag nadal może wystrzeć. Więc czarni magowie na spokojnie wysysają. No tak, ale ile kosztują czarni magowie i kiedy są, a ile harpie też, więc tutaj... Tak, ale ty na orku nie masz dochodów. Więc po chwili Imperium jest w stanie się zestakować, a jeżeli Imperium będzie się bronić i wda sobie czarnych magów do wieży, to jest przypał. Nie masz czym wtedy atakować. Bo jak będziesz próbował podejść szamanami, żeby zabić moich łuczników, ja po prostu rzucę wystanie many zwierzę. No, nie masz. W sumie racja, ale tak na przykład w takim 2 na 2, no to jednak problem. Bo w 3 na 3 to rzeczywiście możemy się przykisić w tej bazie i to nam jakoś nie będzie bolało. No ale na przykład w takim 2 na 2, no już tak średnio. Więc tutaj. No rzeczywiście, może ork jednak nie ma aż tak źle, jak się to. W 3 na 3 oczywiście, o 2 na 2 myślę, że ma tak źle jak ten, natomiast w 3 na 3 może rzeczywiście nie masz tak źle. Imperium jest rasą podobną do rycerzy, to jest rasa skillowa. Jak dobrze tym pograsz, dobrze potrajdujesz, to jest gituwa. Jeżeli nie i oddasz jak ostatnia fleja środek, no to jest przypał. I to nie tylko na orków, tylko na każdą raz. Ale nie mówimy o Imperium, tylko mówimy o ork. No, ja myślę, że... Jeżeli by Imperium miało środek i już wszystkie dochody i tak dalej, handel, no to jestem sobie w stanie wyobrazić, że tam przeskaluje tego orka, ale czy do takiej sytuacji dojdzie, jak ork dobrze tam zagra tymi szamanami, kiedy będą ci czarni magowie, no to bym się spierał trochę. Jeżeli ten team, gdzie jest Imperium, ma ogromną przewagę, zajęte środki i tak dalej, no to może, ale w takiej sytuacji, że tam raczej ten ork zdominował ten początek, ma tych szamanów, my jeszcze nie mamy czarnych magów, no to tak nie za bardzo tam możemy podchodzić do tych armii orka na środku, no bo jak podejdziemy, to dostaniemy pioruny, no i wszystko stracimy, tak? No tak, dlatego nie podchodzisz, ale wydaje mi się, że tutaj nie ma co dalej mówić, bo to jest teraz tylko i wyłącznie gdybanie, bo to jest matchup, który grałem jeszcze na bez żadnego patcha, to ja to grałem Imperium, orkowie wtedy byli podstawcy dużo silniejsi, ja grałem Imperium przed buffami i dawałem sobie radę na spokój. Więc myślę, że teraz byłoby tylko mi prościej. No teraz mają dodatkowy dochód, no więc to jeszcze polepszyło ich znacznie. Dobra, no to kolejny matchup na Srati. To może ja powiem. No myślę, że to jest bardzo duża kontra, że ork kontruje Srati. Przede wszystkim przez ogry, które są odporne na ogień, więc eliminują kapłanów od Srati. Dodatkowo mamy jeszcze Berka, jakbyśmy chcieli jeszcze więcej tej odporności na ogień i szybkości. Myślę, że Irli wygrywamy tymi wilczymi. Jakimiś tam gobaskami może, raczej zajmujemy środek. No i potem jak Srati zbiera tych magów, no to nic to właściwie mu nie daje, bo mamy tych ogrów. Srati nie ma szamanów, przepraszam, nie ma harpi, więc my zaraz mamy szamanów, no i
No dla Straty to jest ciężki matchup. Na pewno musi Straty ustawiać na kapłanach magicznego obrońcę, bo wtedy jak rzucamy tą salwę piorunów, no to ci kapłani są w stanie przeżyć i się automatycznie wyleczyć, ale jak nie ustawimy magicznego obrońcy, no to możemy stracić całego staka kapłanów w pół sekundy, co już się zdarzało i czego doświadczyłem, więc no ciężko się gra na tego orka Srati. Niby możemy zrobić te T-Rexy, ale czy one jakoś tam mocno odmienią ten matchup? Raczej nie, no troszkę przytankują, bo jednak mają dużo życia, może na te koboldy, snajperów trochę nam pomogą. No ale to raczej jest jedna z większych kontr, bym powiedział, no tak 80 do 20 dla orka oczywiście. Edwin? No zgadzam się, ork sobie bardzo dobrze radzi ze Srati, ponieważ po prostu no Srati nie ma harpi, ma dużo jednostek, które no później są kapłani z zasięgiem, ale szamani na berku, czy tam armia orka na berku i tak do tego dobiegnie, więc generalnie Srati jest takie niezbyt mobilne, jeżeli chodzi o jakieś mikrowanie piorunów czy coś takiego. No więc tutaj no niby mamy T-Rexy, ale no wiadomo, że orkiem mamy jednak tych szamanów i mamy obrażenia od zimy, na które też nawet bez piorunów, jakby nas wyssano jakimś cudem, to i tak sobie dobrze radzimy, więc tutaj no jest to, myślę, że to jest jednak no kontra. No jeszcze możemy harpiami wyssać wszystkich kapłanów nagle. Dokładnie. To już w ogóle nie ma co czym grać. No to następne. Ja powiem, tak? Że Srati nie ma po prostu czym zabić też szamanu. To jest po prostu totalna dominacja. Tego się praktycznie nie da wygrać. Dobra, chodźmy do teraz. No to następny matchup na Rui, to możesz Artur powiedzieć. Jak już chodzi o największe kontry. No Rui jest w stanie coś porobić, jest w stanie atakować, no... Ale tu trzeba orkiem zagrać agresywnie, wiedzieć co się chce od życia. Jeżeli się zacznie gibać, no to Rui jest w stanie cię przeskadować. Tyle. Dla mnie to nie jest największa kontra. Żartowałeś, czy nie żartowałeś? Oddaję głos do studia. Dobrze, Arturze, dziękujemy za twoją opinię, ale na pewno się z nią nie zgodzimy z Edwinem i teraz Edwin powie dlaczego. No ja uważam, co już mówiłem przy okazji matchupu Roju na Orka, no to teraz przy okazji matchupu Orka na Rui powiem, że jest to największa kontra moim zdaniem w WBC, gdyż nie mamy co zagrać na szamanów i ogry. Mamy malutkie okienko w early, to znaczy z jakieś skaraby z, nie wiem, z łuskami być może są w stanie jako support rusha w zasadzie zniszczyć nawet Orka, ale... No później to możemy się tylko bronić i tak nie mamy jak za bardzo się bronić, bo... Znaczy może inaczej, no. Bronić się możemy, ale ekonomię mamy słabą. Mamy niby ssanie, no ale nie mamy żadnego środka prawdopodobnie, bo siedzimy w bazie i nie jesteśmy w stanie się z niej ruszyć. Ekonomię mamy w zasadzie nawet, no taką jak ork, więc tutaj nic nie zyskujemy żadnym jakimś generacją czy dochodem czy czymś takim. No a w polu po prostu nie mamy szans, no więc można tam zrobić jakieś katapulty czy coś takiego, ale no jeszcze przeciągnąć grę o kolejny atak, aczkolwiek no wydaje mi się, że tutaj trzeba by zagrać wyjątkowo nieudolnie orkiem, żeby nie zniszczyć Roju. No i ork też może zrobić katapult, tak? I tym zasięgiem zacząć nie. Robić tego. Jakby go w shooterów to bym się nie uciekał, no. Jeżeli by to nie było absolutnie konieczne. No dobra, to ja się z tobą oczywiście zgadzam. Też bym powiedział, że to jest jedna z największych kontr. Znaczy, że ork kontruje oczywiście Rui. I obok Srati, no to są takie najgorsze. Znaczy najlepsze matchupy dla orka, o. Rui i Srati. No i przeszliśmy do ostatniego matchupu na zarazę. Artur, co uważasz? Że ork na zarazę ma bardzo przyjemny mecz. Bardzo. Można łatwo się wybronić. I potem ten mecz to już jest tylko... To jest tylko formalność, ale... A czym się by wybronił ten orkiem? Zaraza dostała buffy, to nie grałem tego matchupu.
Nie wiem tak na sprawę, ale wydaje mi się, że no, ork po prostu szamanami jest w stanie się wybronić. Ewentualnie zaraz będzie go trzymała w bazie, ale zaraza nie będzie miała impaktu, żeby się przebić przez orka. Także ja tak na to patrzę. No moje zdanie to jest 50-50. No ja uważam, że zaraza ma przewagę nad orkiem. Gdy jeszcze nie miała harpi, zaraza, no to bym się z tobą zgodził, że ork nie ma tak wcale trudno na tą zarazę, ale no jeżeli zaraza dobrze użyje harpi i pozbawi jakby ostatniej deski ratunku orka, no to już się robi ogromna przewaga dla zarazy. No bo ma też lodowe hydry zaraza, więc szamanów przytankuje, szamanów może wyssać. Zwykłe hydry przytankują inne jednostki, które biją tam siecznymi kutymi, przytankuje koboldy na przykład. Ma też zaraza oczka, czyli dystansowe jednostki, więc też może jakoś tam podziałać z dystansu, no więc no raczej bym powiedział, że to zaraza zajmie środek i jeżeli potem nie przyśpi jakoś z harpiami swoimi, to raczej go nie straci już do końca gry. No i nawet z pomocą sojuszników myślę, że przed Rushem też się będzie ciężko orkiem wybronić dobrze zagraną zarazą. Może nie jakoś pod gulę, ale pod oczka, pod hydry. Edwin? No oczywiście zaraza weźmie Irli, weźmie środek. Czy armia orka na berku może to kontestować? Jeżeli gracz zarazy przyśpi, to myślę, że tak. Jeżeli nie przyśpi, to myślę, że to znaczy pójdzie szybko w jakieś lepsze jednostki. Po tym jak szybko przejmie środek, to myślę, że to może być wyrównana bitwa, ale jednak to przejęcie środka powinno pomóc. Więc tutaj jednak stawiałbym na zarazę. Dobra, no to wszystkie matchupy już przerobiliśmy, teraz podsumujmy. Rasy, na które ork jest najlepszy, czyli jest największą kontrą. No to Srati, Rui, co jeszcze byście dodali do tej grupy? Edwin? No jeszcze na Minosa nie omówiliśmy matchupu. Na Minosa, no to możesz powiedzieć szybko. No generalnie ork sobie radzi bardzo dobrze na Minosa, ponieważ po prostu ma szamanów, a Minos ma jednostki w mele, natomiast nie jest to też tak totalnie przegrany mecz dla Minosa, bo na przykład gnole sobie bardzo dobrze radzą z orkowymi jednostkami, które w zasadzie są orkami, więc tutaj no myślę, że to jest dobry matchup dla orka, ale też ork na Minoking, jeżeli nie jest w stanie wystrzelać tych Minokingów piorunami, to sobie tak średnio na nie radzi. Artur, jak uważasz? Moim zdaniem ork ma przewagę, bo Minoking nie ma, bo Minosy nie mają harpi, ale jeżeli dojdzie do Minokingów i dojdzie do takiej sytuacji, że jakimś cudem ork nie wydobędzie do tej czasu przewagi, no to widzę szansę dla Minosa. Kiedyś był też matchup sprawdzający. Do te trójki Minotaur totalnie wygrywa z orkiem, jeżeli chodzi o początkowe jednostki. Po chwili. Nie od razu, tylko po chwili. Ale jak już dochodzi do te czwórki, są szamani kontra szamani. Minotaur będzie miał wsysanych szamanów. No to ja bym powiedział, że no ork, no. Same Minokingi gry niestety nie wygrają i dobrze. Zresztą już dawno powinny być w te piątce. Dziękuję. No dobrze. No to powiedzcie mi, co oprócz na co jest dobry ork, oprócz Srati, Roju. Co jeszcze byście dodali do tej grupy? Jeszcze trzy takie rasy, na które no bardzo według was kontruje. Krasnoludy, Undeady. No ja bym powiedział, że szczorkowie, no leśne elfy to są takie rasy. Ork nie ma słabych matchupów. Ork jest rasą, która jest dobra i nie radzi sobie tylko na połączenie ras. Jeżeli jakaś rasa połączy się z drugą, to wtedy ork ma problem. Bo z jeden na jeden to ork nie ma w żadnej rasie żadnego złego matchupu. Przez wysokie elfa będzie się tylko dłużej po prostu przebijał, a tak to ma mecz same dobre. Ale jeżeli trafi ci się na przykład taki demon, którego niby kontrujesz,
Ale on ma harpię i dodatkowo będzie ten wysoki elf, no to wtedy ork dopiero wtedy ma problemy na wysokiego elfa. Gdyby nie demon, to nie miałby problemu. Edwin, jakie rasy jeszcze byś dodał do tych kontr? To znaczy na co ork jest dobry, czy tak, na co jest zły? Tak, na co ork jest dobry, co nie ma podjazdu w ogóle oprócz Roju i Srati. No wiele raz. Generalnie myślę, że do orka, jeżeli się zagra po prostu nierozważnie, no to jest chyba wiele raz, do których nie mam podjazdu, ponieważ po prostu ten power spike orka w momencie wyjścia szamanów i już zestakowania się trochę tych wilczych jakichś ogrów jest po prostu potężny i to jest czasami ciężko jest po prostu na to sobie poradzić, niezależnie czym gramy. Natomiast no tak rasowo, no Srati... No demony, jeżeli chodzi o bitkę w polu, jeżeli nie możemy sobie latać, tylko po prostu na przykład ork stwarza presję i stoi nam pod bazą i nie możemy z niej wylecieć, to jest po prostu tragicznie w polu, jeżeli chodzi o demony. No właśnie, leśne... Rzeczywiście ork nie ma takich super złych matchupów, jeżeli o to chodzi, natomiast ekonomicznie po prostu w dłuższych grach bardzo odstaje, więc tutaj... Tutaj myślę, że to jest może taka słabość orka, że tutaj no jeżeli nam się nie uda, nie uda nam się zniszczyć po prostu przeciwników, no to nie mamy, no mamy leżącą gospodarkę, mamy armię, która się tak średnio stakuje, no bo na przykład załóżmy, że gramy Srati, jest tak jakby endgame i mamy 250 limitu na 250 i to jest nasza ostatnia armia, bo już nie mamy surków, a mamy taką samą armię orkiem. No i teraz Srati, to mamy tych kapłanów, możemy ich leczyć, tu coś, tu przyjść, a orkiem, no to co, no zberkujemy się, musimy się wbić, no i albo się wbijemy i wyjdzie, albo się wbijemy i nie wyjdzie, no więc tutaj no tak ekonomicznie z racji na taki ofensywny playstyle i ciągłe wychodzenie kolejnych armii, to ork jednak na taki ciągły agresywny playstyle, to w połączeniu z tego ze słabą ekonomią, to myślę, że taką największą słabością orka jest late game, ale no cóż, no nie wiem, czy to jest jakaś uniwersalna opinia. Myślę, że śmiało możecie się z nią nie zgodzić. No czyli... A ja powiem ci, że tak. Śmiało się z nią zgadzam. No ja też się zgadzam, no czyli matchupy, na które org jest słaby, no raczej nie można ich tak jakby jednoznacznie wymienić. No może jedynie te wysokie. Nie uważacie właśnie, że to chyba jest z całej gry najsłabszy matchup dla orka, bo... To wysokie, święte słowo na wysokim można dosyć szybko jakby osiągnąć, zabudować też nim sojuszników. No i orkowi jest się ciężko przebić, no bo nazbiera tych ogrów, nawet ma już szamanów, zberkuje, wchodzi, no i nagle, jeżeli mamy trochę krychy, no to cała ta jego armia pada. No i właśnie ten ork ze słabą gospodarką, no potem ma ciężko, potem już się robi late, tu nagle jakieś smoki wychodzą, więc no to ja bym powiedział, że to jedyny, jeżeli miałbym wybrać coś, na przykład 2v2, przeciwnicy mają orka i coś tam, no to bym pomyślał właśnie o tych wysokich elfach, tak żeby mieć coś na tego orka, żeby go tym właśnie świętym słowem niszczyć, żeby się wybronić przed jego tą agresywną grą, przed atakami. To jedynie znaczy Ja myślę, że na połączenie ras, no to ork już też nie jest taki dobry, bo na przykład barby połączone z mrocznymi elfami, no to orają orka, nie? No bo nie mamy szamanów i oni mają graby, no i tak w sumie to nie mamy co robić na przykład, nie? Bo szamani nic nam nie dają, więc tutaj no... Myślę, że jeżeli chodzi o połączenia, to ork już nie jest taki dobry, nie wypada tak dobrze. I tak samo, jeżeli chodzi też, bo kolejną w sumie taką słabością bardzo mocną, o której zapomniemy, jest to, że orka można naprawdę łatwo zraszować i tutaj można zagrać pod magię przyzywania, ale te jednostki, no nie wiem, na przykład jacyś slayerzy, rycerze, do tego jakieś łuski, nie mamy jak szybko zmienić typów obrażeń we wieży, więc orka też ma słabość właśnie w early, nawet bardziej niż u Minosa, bo Minos ma topory i może jeszcze je do wieży wsadzić, więc tutaj no myślę, że jednak to jest też taka słabość orka, którą można wykorzystać, czyli taki very early game, natomiast problem jest taki, że jeżeli tego orka nie zniszczymy i nie, powiedzmy nie poniszczymy mu tam, nie wiem, jakiejś kopalni czy większości budynków czy coś, no to on jak dojdzie do T4 i zacznie robić szamanów, to się nawet odbije i to ja pamiętam takie gierki 2 na 2,
nawet chyba na turnieju to było, gdzie tam orka próbowano raszować i w zasadzie to go zraszowano, zniszczono tiera, ale on i tak był się w stanie odbić, jak po prostu doszedł do tych lepszych jednostek, więc tutaj no jest to słabość, ale no, jeżeli nas nie zniszczą, to jest już dobrze. Jeżeli nawet nam tam jakieś wieże poniszczą czy coś, to tam nie ma tragedii. No bo wiadomo też, że pójście w rasza na większości raz to jest jednak jakieś wyrzeczenie. Znaczy można powiedzieć, że do T4 ork przegrywa z większością raz, ale od T4 potem no bardzo ciężko jest coś na niego zrobić, nie mając harpi, o. Bo też no niewiele raz ma te harpie, tak? Artur? Słucham. Jakbyś jeszcze podsumował tego orka? Nasze ork jest po prostu dobrą rasą na wszystko. Jest to rasa dla początkujących graczy, jedna z lepszych de facto. To ja uważam, no, że właśnie no, jest no, bardzo trudna. Raz nie chęć wyraźnie, no. Ja uważam, że jest bardzo trudna dla początkujących graczy i trudna właśnie do gry. Może to też wynika no, z tego, że... Teraz wszystkie harpie. Znaczy, ja uważam, że jest trudna do gry, bo trzeba dosyć dobrze tymi jednostkami sterować, czyli niby jest prosta dla początkujących, no bo powiesz nowemu graczowi zraszuj szamanów, nie wychodź na początku z bazy, czy tam walcz wilczymi, no i potem piorunuj szamanami, ale to jest tak, że chwila nieuwagi i jeżeli nam przeciwnik wyssa wszystkich szamanów, no to nagle się stajemy mega słabi, jeżeli jeszcze ich nie wycofamy, potracimy, to właściwie chwila nieuwagi i jest bardzo źle. Już musimy liczyć na sojuszników, więc bym powiedział, że nie wybacza błędów bardzo ork i ma też dużo, musi dobrze mikrować, bo nie tylko musi uważać, żeby nie dać sobie wystać szamanów, ale musi też harpie podsyłać na inne linie, tam nimi dobrze sterować szamanami. No i jeszcze musi grać agresywnie, trzeba orkiem grać agresywnie, atakować, no bo to popłaca. No bo ta przedłużająca się gra powoduje, że inne rasy nas ekonomicznie przeskalują, więc ja na przykład orkiem nie lubię. Nie lubię grać, nie umiem za bardzo grać. No to chyba wynika z tego, no właśnie, że trzeba grać agresywnie i bardzo dobrze mikrować. No oczywiście, jeżeli gram na rasę, która nie ma harpi i cały przeciwny team nie ma harpi, no to to gra się komfortowo, no bo ci szamani robią różnicę, ale już jak są harpie, to robi się, to już trzeba naprawdę pilnować wszystkich jednostek i uważać, co się na mapie dzieje. Edwin? Ale tak odnośnie czego ogólnie, tak, od tego, że ork jest trudny, no moim zdaniem ork nie jest trudny, bo ekonomicznie to jest bardzo prosta rasa do gry, to znaczy no gdzie masz jakąś alternatywę, żeby coś innego robić, no możesz znaczy, wybrać, czy robić trolle. Ekonomicznie bym powiedział, że to jest jedna z gorszych raz. Ja na przykład grając jest orkiem, gorsza, jeżeli, to jest nie, bardzo mam, jeżeli nie mam środka orkiem, albo ktoś mi go zniszczy, stracę go, to jest rasa, którą mi się gra najgorzej ze wszystkich ras chyba, bez środka wypełnionego. A mi nie o to chodzi, tylko o to, że on jest prosty do gry pod względem makro, bo no, nie masz żadnych dylematów w zasadzie. No, masz dylemat, czy, nie wiem, robić wilczych z trollami, czy robić ogry, czy olbrzymy. No bo to jest twój dylemat. No potem masz złoto, no to snajperzy. Nie wiem, no masz tylko ten dylemat, w jakie pójść z jednostek, to znaczy troll, olbrzym, ogr. I wilczy, ewentualnie napalenie metalu, no czy tam zwykli orkowie, no i to jest twój jedyny dylemat, no ale jeżeli chodzi o makro, to nie masz za bardzo dylematów, no grasz po prostu, no spalasz kryształ na szamanów, złoto, na snajperów, no tyle. No tak, mi bardziej chodziło o mikrowanie. Że trzeba dobrze sterować harpiami, szamanami i też musisz tylko na swojej linii. Szamanami. No musisz tylko sterować szamanami, no możesz ich przysłać na jakiegoś berka czy coś. Natomiast ja myślę, że to jest, jak już ktoś trochę się nauczy takich podstaw, to znaczy tego, żeby sterować harpiami, nie wiem, na przykład strzelać snajperami po harpiach przeciwnika, no to tam już za bardzo nie ma co więcej no robić. No trzeba te pioruny puścić, ale
no, czasami to nawet nie jest konieczne, więc tutaj myślę, że no, szamanów trzeba dobrze podzielić na jakieś grupki, coś, to jest takie, ale to wszystko jest tak jakby jedna odsłona tej samej karty, to znaczy no, inne odsłony tej samej karty, to dwie strony, że po prostu no, to jest to migrowanie szamanami, no ale no to właśnie, jest no, ale to już... nie taki jedyny skillowy element, no to oni po prostu tak dużo robią w tej rasie. Znaczy nie można ich tracić w głupi sposób i dla mnie na przykład jest to wymagające. Odpalać. Tak, znaczy dla mnie jest gra orkiem wymagająca pod tym względem, że ja muszę wysłać grupkę, na przykład grając na środku, muszę wysłać grupkę szamanów na górę, na dole, cały czas patrzeć co tam się dzieje, nie dać ich sobie zniszczyć, nie dać ich sobie wyssać i na górze i na dole, w odpowiednim momencie puścić te pioruny i jeszcze wycofać te jednostki, żeby nie stracić ich w walce. Więc no, jakby trzeba mieć przegląd mapy i dosyć szybko reagować. O, może bardziej znaczy, takie stwierdzenie. Powiedziałbym, że a propos gry na środku, to no jedna z najlepszych ras na środek, tak szczerze, bo sami dyktujemy przebieg gry, to znaczy tam, gdzie się wbijamy, to tam jest bitka. Też możemy sobie wybrać, gdzie atakujemy. Mamy dość mobilne jednostki, które dość szybko chodzą. Możemy wysyłać odpowiednie typy jednostek na jedną linię i na drugą, więc tutaj no, na środek jedna z lepszych ras. Nie wiem, z top 3 bym powiedział raz na środek. Mm-hmm. Dobra, no to już podsumowaliśmy orki, to przejdźmy do magii, która jest przypisana do orków i do nietypowych place'ów, jakichś taktyk. To możesz powiedzieć, Edwin, o magii. Mogę powiedzieć o magii chaosu, która generalnie uważam, że jest bardzo słaba, to jest dobre określenie. Artur się pewnie nie zgodzi, ale mamy na początek mamy przemianę. No to mamy przemiany kombata, szybkości, zdrowia, obrażeń i wieży. One wszystkie działają w ten sam sposób. To znaczy po prostu dodajemy losową jakąś wartość do jednostek w naszym zasięgu dowodzenia. Na przykład przemiana zdrowia, no i dostajemy jakąś losową wartość zdrowia. Przykładowo mam tu szamanów, którzy mają 160 HP, bo trochę naspamowałem tą przemianą i w końcu się udało. Natomiast uważam, że... się utrzymuje ta przemiana tych statystyk? Do końca gry. Natomiast no, uważam, że to jest no, bezużyteczne, ponieważ o ile mi wiadomo, a trochę to testowałem, to nie ma żadnej szansy na lepsze statystyki niż na gorsze, więc... No jaki to ma sens? No w sensie to rzucamy czar, czyli wydajemy manę na coś nie. Mogę ci wytłumaczyć. Chodzi o to, że magia chaosu, jeżeli użyjesz tego na goblinach, na przykład przemiany zdrowia, to ty nie możesz, to gobliny tak czy siak nie będą miały mniej zdrowia. Możesz tylko zyskać. Tak samo masz to na prostu ludzie. Nie możesz... Rzucasz przemianę szybkości. Najwyżej no, okay. I ciebie to nie boli, a przeciwnika tak. No, no jeżeli rzeczywiście czyli dasz to, słabe że nie możesz stracić. Natomiast przykładu, no. nie na tyle na te słabe, co na takie, na których nie możesz zejść poniżej pewnej wartości, przepraszam. Natomiast no, generalnie, jeżeli chodzi o... Nie, no bo masz coś o wartości oczekiwanej 0, a wydajesz na to manę, no to nie może być dobre. No w momencie, w którym masz mniej niż... wiesz, niż w sensie nie możesz zejść poniżej pewnej wartości, no to ma sens, bo wtedy masz wyższą tą wartość oczekiwaną. Natomiast tutaj no masz coś, co grę o sumie zerowej, nie wygrywasz ani nie przegrywasz. Na przykład jak chcesz to rzucać na smoki, no więc po co na to wydawać manę, skoro to się statystycznie wyzeruje. No to jest, uważam te czary za bezsensowne w większości zastosowań. Rzeczywiście, tak jak Artur powiedział, przykładowo HP dla gobasków czy speed dla maszyn. Natomiast nie wiem, ten czar działa na maszyny? Tak. Działa, okej. Okay. No tak, przemiana wieży to uważam w ogóle za bezsensowne. Potem mamy tak, wyssanie many. Fajne w gierkach z magią. Często było to dobra kontra na bohatera z magią. Później przemiana zasobów za 30 many, no to mówi samo za siebie, że to jest gówno. Wzmocnienie czarowania, czyli dostajemy po prostu... No to jest tak jakby... uzyskanie kolejnego czaru z jakiejś szkoły. No i to za ile? Za 55 many. Uważam bezsensowne. Mamy czarną błyskawicę, czyli taki piorun. No nic szczególnego. Myślę, że są lepsze czary ofensywne, jeżeli o to chodzi. No i mamy zarazę chaosu, która narzuca nam chorobę i chyba zbija HP do połowy. To jest potencjalnie użyteczny czar, natomiast cena 70 many.
powoduje, że no jednak nawet przy grze z magią to wymagałoby jednak solidnych wyrzeczeń, to znaczy dawania bardzo dużo w intela. Więc tutaj no myślę, że ja uważam, że ta magia generalnie jest słaba, ale wiem, że wśród nas są ludzie, którzy praktykowali granie z nią, więc może mają jakieś tutaj lepsze przemyślenia. Ale taki czar, który najczęściej jest stosowany, był stosowany na multi, to chyba ten piorun, tak? No ale on jest nic szczególnego, no w sensie są lepsze czary po prostu ofensywne, chociażby Armageddon czy Purify czasami, czy Call Lightning, więc no. No ale pamiętam chyba takie dwie gry, gdzie właśnie miałeś tego bohatera z piorunem, no i to gierkę nam zrobiło. To ja takiego bohatera nie miałem. Nigdy nie grałem z Magią Chaosu, bo uważam, że ona jest słaba po prostu. No, to musiał być Artur. Albo to było to Myślisz o innym piorunie. Czekaj, masz jeszcze gdzieś kamerę w grze? Tak. No to patrz, to jest ten piorun. Aha, nie, no to mi się pomyliło z inną magią. Mi chodziło o ten Call Lightning, które jest właśnie lepsze. Tak, Call Lightning z magii natury, które uważam po prostu za lepszą alternatywę, jeżeli chodzi o czar ofensywny. Mhm. Artur, chciałbyś coś dodać jeszcze o magii chaosu? Już o tej przemianie powiedzieliśmy dużo, a o innych czarach? No nie... Tam wszystko już powiedzieliście, to co chciałem. Ile? Dobra, Edwin, jakieś nietypowe taktyki na orku, jakiś nietypowy bohater może? No to mówię o tym Elfslayerze, ale to czasami się tylko sprawdza i rzadko kiedy. Na solówce może być spoko. Natomiast no... generalnie to bym dodał, że no trolle z owcami to jest jeszcze taka nietypowa taktyka, no plus to, że czasami warto zraszować tytana, żeby nam generował kamień, no ale to musimy mieć pewność, że nie było, nie wiem, lepszej opcji, to znaczy no raszowanie tytana to jednak też wymaga wielu wyrzeczeń i nie robienia w tym czasie innych jednostek i tak dalej, więc tutaj no jakieś super nietypowe rzeczy, co można zrobić na orku. No można powiedzieć, że na orku w teorii mamy nietypową taktykę, bo można zrobić dużo gobshooterów i spawnić z ich gobaski. No ale czy to jest tutaj dobre i czy to nam w czymś pomoże, to już słuchacze i widzowie sami ocenią. No ja uważam, że gobshootery akurat są mocne i tu na pewno Drake podziela moje zdanie, no ale niektórzy ich nie robią i to też szanuję, że mają swój indywidualny playstyle. Nie odchodzą od niego nigdy, nawet jeżeli się okazuje, że jest on błędny. Na błędach się trzeba uczyć, ale nie każdy to potrafi. No to możemy powiedzieć o tier liście teraz. Gdzie plasujemy orka w naszej tier liście? Dla mnie to jest tier A. Edwin? Też A, solidna A, bardzo dobra rasa. Nie jest dobra na wszystko, ale jest porządna i w większości też bardzo lubię nią grać, to znaczy no po prostu fajnie się nią gra. No i wiadomo, że no tam... No ma słabości, ale powiedzmy one rzadko której grze są jakoś eksploitowane. Artur? Dla mnie tier A, bardzo fajna raska. Dobra, no to możemy powiedzieć jeszcze o różnicach pomiędzy solówkami 2v2, 3v3, z jakimi rasami w 2v2 najlepiej orka połączyć. Co uważacie o solówkach? Może od tego zacznijmy. Czy ork jest jakiś lepszy na solówkach niż w 3v3, czy raczej podobny, czy może się źle sprawuje? Edwin? Ja myślę, że na solówkach jest porządny, jeszcze można zagrać pod kamień, to wtedy już w ogóle jest super, co prawda złota nam trochę brakuje, ale jakoś sobie można z tym poradzić. No na solówce no trochę czasami boli bardzo wolny rozwój, ale w większości przypadków to nie jest jakaś tragedia, więc na solówki porządna rasa, a w 2v2 myślę, że najlepiej się kombi z Minosem z oczywistych względów. I nie chodzi tu o owce z trollami. O kamień, tak. Oczywiście. Artur? Myślę tak samo jak Edwin. Dobra.
To na koniec możemy jeszcze pomówić o zmianach na przyszłość. Czy jakieś zmiany widzicie, które by trzeba w orku wdrożyć, czy go znerfić, czy polepszyć, czy wszystko jest dobrze zbalansowane? Co uważacie, Artur? No ogólnie szamani są znerfieni, tak? To jest największa zmiana w SG patchu, czyli znerfienie szamanów. No i koboldy od T1, to są takie no, dwie najbardziej znaczące. Od zmiany. T2, znaczy musisz mieć T2. O, może tak, w T1, ale musisz mieć T2. Tak. No ja bym po prostu orkom troszeczkę znerfił ogry i tyle. To jest naprawdę koks rasa. Ale te ogry w niektórych matchupach są po prostu za mocne, za mocne. Edwin? No, mi się trochę nie podoba, że szamani są za kamień, bo to tak zaburza... No wiadomo, że to byłby buff, gdyby im usunąć tą cenę kamienia, ale na przykład jakby byli za 100 golda, zamiast 50 golda, 50 kamienia, to jednak by, myślę, że byłoby to... No bo mi się to trochę mi to zaburza tą ekonomię, taką idealną wizję ekonomii na orku, że ci szamani po prostu są za ten kamień i to jakoś tak... No za niewiele kryształ, to... Że tylko za kryształ. No, nie, no tylko za kryształ to zostało właśnie usunięte, bo z elfami to by było zbyt OP. Natomiast z drugiej też strony jednak trzeba pamiętać o tym, że po buffach, znaczy po debuffach ogników tej krychy naprawdę nie ma tak, że w zasadzie jak kiedyś się ogląda te stare gry, no to tam na elfie w lejcie, no to się miało po prostu po 3000 krychy, jeszcze można było się bronić tam z takiem ogników, bo się miało takie staki 2 na przykład, więc tutaj no... Powiedziałbym, że to jest jakiś tam czynnik, który by należało wziąć pod uwagę, no ale natomiast no, ta cena kamienia mi nie pasuje, bo złoto to tam i tak mamy do wyboru tylko snajperów za to, no plus jakiś tam wodzów goblinów czy inne tego typu shity, ale no myślę, że za jakąś tą, no może usunięcie tej ceny kamienia to byłoby taki coś, co ja bym widział, ale to nie mam na to jakiejś po prostu innej argumentacji niż, że tak by mi się lepiej grało. No, na pewno by to spowodowało, że więcej tych szamanów zrobimy, no, niekoniecznie. To byłby raczej buff tego orka, no a jak po tym odcinku stwierdziliśmy, że właściwie odkąd się pojawią szamani u orka, no to nie ma, nie ma słabych stron, więc chyba nie, wydaje mi się, że to jest rasa, która nie wymaga jakichś dużych zmian, no a ten debuff szamanów, który nastąpił, był dobry, bo... Dlatego bym się na to nie upierał, tylko tak po prostu, no, tak, jak już mam coś powiedzieć, to mówię o tym. No po prostu bez SG patcha szamani plus muny, no to były takie jednostki, które dominowały, nic się na to nie dało zrobić, no więc myślę, że te zmiany, które wprowadził patch, no jednak są dobre, jeżeli chodzi o orka. No ale tak jak mówiłem, ja orkiem grać nie lubię. Jakoś nie za bardzo potrafię. Nie mam przyjemności też z gry tą rasą. Jakoś nie lubię tak dynamicznie na mapie wszystkiego ogarniać, a w przypadku tych szamanów to trzeba tak grać, wszystkiego pilnować. No bo granie agresywne popłaca w tej rasie. To już wolę Minosa. Tam jakoś nie muszę aż tak dobrze mikrować jak na tym orku i tak się bać wyssania. Panowie, bo my się rozwodzimy strasznie. Tak, kończmy powoli, no to już jest trochę za długi. Kończymy. Dziękujemy widzom za uwagę. Zapraszamy na Discorda, link w opisie. Ze mną był Edwin i Artur. I dziękuję bardzo. Do widzenia. Nara. Siema. Pozdrawiamy, dziękujemy. Dobra, ja lecę, ja mam dość.